Okej, okay, siema, kolejny Dying Light, tylko mówię, to straszne bugi, ostatnio się zakończyło jakimś, kurde, rozłączyło nas wszystkich w pizdu, wywaliło kolegów i ja jeszcze tam sobie padłem i tego, nie? Nie wiem, dziwnie strasznie działa ten koop na ten moment, moim zdaniem, nie, spróbujemy pocisnąć w tym koopie ile się tylko da, ale no nie wiem, no ja też nie mam najlepszego internetu, nie, to wiadomo, ale no to jak to wygląda w tym momencie, to jest masakra. Przed chwilą kolega się połączył, bo ten jeden musiał iść, sam Boczek, niestety żegnamy pana Boczka, du-du-du-du. Piosenki smutne, ale wziął gościu, zjechał po linię, która w jego świecie istniała, tutaj w tym moim, ale ja jej nie widziałem, nie? I on sobie jej użył. No to nie wiem już jak to wytłumaczyć inaczej niż bugi, nie? Po prostu dziwnie strasznie gra ta działa na ten moment w koopie, więc no, nie wiem ile wytrzymamy psychicznie z tym, bo spodziewam się po prostu... O, tam też jakieś bajery. No, że po prostu... No, ile będziemy mogli, tyle wytrzymamy, a później po prostu chyba naprawią te gremy, miejmy nadzieję. I wreszcie będzie można zagrać normalnie w koopie, bo tu wiadomo, jeszcze jest znajomych. Co to? Też no, się dzieje. Jakieś kurwa wybuchy nagle, no strasznie dziwnie się rzeczy dzieją, naprawdę. Co słyszysz? No ja to widzę. Jakieś wybuchy, eksplozje, dron, pizdę, wszyscy, no dziwne jaja na maksa się tu dzieją. Odblokowaliśmy w ogóle jakąś strefę i w ogóle nic nie pokazywało. A tu nagle jakiś przyczółek odblokowany. Tam jakieś nieznane miejsce, które też mi się wydaje odkrywałem już 10 razy. To co te nie miejsca się... Znaku zapytania? Gubią? Znak zapytania? Tam będzie tak, jakieś gówno pewnie znowu. Ale sprawdźmy, właśnie dlatego ten... Ta gra sama w sobie jest rozległa, a co dopiero w koopie, to będzie 100 lat trwać. Zanim my tu coś osiągniemy, szczególnie jeszcze z takimi problemami. Bez. No, użarł mnie w nogę, co jest? No właśnie. O, chyba pokój Daniela, jakiś artystyczny, jakieś obrazy, tu są sztachety. Sztafety. Sztafety. O Jezu, no i co to widzieliście, to co to było? Zombiak nagle się przeteleportował. A, dobra, nie, chodźmy do tego punktu wreszcie, zróbmy to. Bo ja nie wytrzymam psychicznie z tą grą. Co, jak to jest jakieś, do dwójki, tak jak mieliśmy. A bez Boczka? No bez Boczka, no tak, nie tego, no. On, jak coś to u niego, będziemy przechodzić tą fabułę jeszcze raz. Skoro mają być wybory, to idealnie się sprawdzi, czy to ma sens. Przechodzenie tego kilka razy. To jak coś to u niego drugi raz, to przejdziemy w całą grę. Mówię, jedynkę przechodziłem 7 razy chyba, więc nie ma problemu. Ja to chętnie przejdę. Tylko zwłaszcza, jedynka była krótka. Jedynka? No, dosyć taka krótka właśnie, bez wyborów, to takie... nie było aż tak sensu tego przechodzić, ale mówię, jak byli znajomi, chcieli sobie przejść, to ja im zawsze pomogłem. Bo gameplay po prostu był tak miodny, że aż chciało się w to grać. Dobra, gdzie ten żul? Gdzieś tutaj, tak? Okay. Jep. Hans? Hans? Hans, jesteś? Nie, spierdalaj. A, trzeba otworzyć zamkiem, dobra. No. Zobaczmy Hansa. Czy Hans w ogóle żyje już, czy już Hans? Zdech przez tą wodę? No coś się boję się, że zaraz go spotkamy, ale on będzie... Nic tu nie ma. Dobra, Hans? No tutaj coś się stanie się. O, cutscena. Anna? Jaka Anna? Ania? Ania do wiadomo czego? O, co do diabła? Co do diabła? To nie jesteś Hans. Nie pij tej wody! Yes, napiła się wody. Wody? Jakiej wody? To co, napiła trociny? Idiota znów zabrał mnie tę butelkę. Zapomniałby łba, gdyby nie był przyrośnięty. Jak to zabrał nie tę butelkę? Jak idzie polować, zawsze bierze ze sobą trochę samogonu. Oho. Ale tym razem woda została. Zamiast niej wziął wodę. Gdzie on jest? A co cię to obchodzi? Woda, którą dostał od Juliana, może być zatruta. Nie. Poluje. Przy tej takiej wojskowej wieży, kilkaset metrów na zachód stąd. Chyba, że polecę na korty. Idę do wieży, a ty sprawdź korty. Szybko! Czekaj! Weź ze sobą tę jego wódę, na wypadek, gdyby już coś wypił. Spali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Weź na wszelki wypadek wódę.
Ciekawe podejście. Dobry tekst, podoba mi się babka. Ania? Kurde, dobra ten. Dobra. Super Ania, dobra. Znajdź Hansa w jego ulubionym miejscu. Szybko trzeba go spróbować uratować, bo przecież on jak tam się napił tej wody, a nie wody, to już koniec. Przez całe życie tam pił piwo, jego paliwo i co? I dupa. Życie. O, wiatrak też odkryliśmy, ale jak widzicie, on jest na czerwono, a to oznacza, że mamy na razie za mało staminy, żeby go odblokować. Kurwa, jak tam się dostać? Skoł wiary i chuj. Jeb. Teraz ty. Chciałem się przodał, żeby wiedzieć, czy przeżyję. Dobra, chodźmy jakoś tutaj po śmietniczkach, ulicz tych. Jeb, jeb, jeb. Ale my idziemy do tego białego punktu, czy...? Do dwójki. A, do dwójki. Ty, Hans, słychać go. Hans? Hans? Stary dureń. Gdzie on jest? No, ja jestem na dachu. O, on na górze jest. Aha, na wieży, dobra. A się tak mówię, coś go słyszę, ale nie widzę. Nie wiem, mogę podejść do niego, czy się zacznie jakiś dialog? No chodźmy, zobaczymy. Pewnie i tak będzie musi być dwóch graczy. Co on ogląda? Ty, poczek, miasto tam zdezelowane jest, ty. Hans, ty jesteś Hans? Hans. Czego chcesz? Hans. Napiłeś się tej wody? Niestety. Smakuje jak szczyny. Jest zatruta. Szlak. Ta woda mogła być zatruta. Łyka wziąłem i zaraz wyplułem. Musiałem znów pomylić butelki. Zresztą trudno. Trudno. Nie boisz się, że możesz umrzeć od trucizny? A kogo to obejdzie? Na pewno nie moją żonę. Chyba mnie już nie kocha. Co? Co to są w ogóle za ten zaraz? Tylko tam, czy wszystko się nagrywa? Good, good? Ja. 6 minut mamy, dobra. Daj mu alkohol. To twój bimber. Twoja żona powiedziała, żebyś wypił. To twój bimber. Pij, człowieku! Na raz, Wzdura. Na raz. Co? Tak powiedziała? Moja Anna? Jej zdaniem ta wódka jest tak mocna, że wypali truciznę. Ha! Moja żonka! Ha! To chyba jednak mnie kocha. Mimo to nie narzeka. A mówią, że miłości już nie ma. Masz! Poprawiłeś mi humor. Co? A może i uratowałeś życie. Pomóc ci wrócić do domu? Nie. Dam radę. Zresztą jeszcze popoluję. Wódeczka dała mi kocha. Czy wy słyszycie te dialogi? Babka dała mu wódkę. Miłość istnieje. Dobrze. Wóda. Wziął wódkę, nie wypił. No, woda dała mi kopa. Żebym ja mu zaraz nie dał kopa, żeby się stąd nie spadł. To ma ta lornetka, widzisz też? Nie? O nie, faktycznie. O nie, on w ogóle jest w ziemi chyba. Nogi mu ucięło. O nie. Panie Hans. Hans się najebał bimbrem. O, wstał. Hans wstał. O! Wyskoczył. Parę dobrze, wstał. Hans, Hans. Pomóc mu kopem? Lepiej nie. O, już się naprawił. No to git. Ale patrz, jakie zdezelowane miasto, bo ludzie podobno tutaj GRS rzuciło toksyny na miasto, pa. No, trochę taką pleśnią zajebało. No, ogólnie rozpaćkane wszystko, dobra. Czyli teraz idziemy do... Jedynki. Do jedynki. Mam nadzieję, że Hansa uratowaliśmy, już będzie dobrze, żonka go kocha, bimber dała, najebany już jest fest. No i klasa. Ładne są animacje tego parkoura. No, fajne, fajne są. Walki mogłyby być trochę lepsze, bardziej płynne, ale nie można mieć wszystkiego. O, tam jest coś tego, żul w opałach, to chodźmy go od razu zrobić. Tam mam jakieś coś tam się dzieje, o tutaj. A, no, jest ryskata. Skrzynka jest jakaś, ale nie... Ale bandytów nie ma. Mamy średni. Jednak ty, oni byli ukryci w śmietnikach. Co jebiste. Jeb, jeb, jeb. Teraz cię mam, sukiencynu. Mocne. Jeszcze ten tekst, jakbym go normalnie jak z Warcrafta. Pieniądze albo życie. Ostrzegaliśmy, dupku. Jak tam dajesz radę? Nie, bardzo na dół. Mhm. Zero litości. Pojebałem się. No nie. To oni... Oni muszą... O kurde. No, ożywiaj go, kurwa.
Ła! Mam też mało zdrowia. A, trzeba ich trochę bardziej sposobem, Kasperku, chyba. No, czekam, aż zaczną palić. Dobra, jeden jest już prawie na wykończeniu. Krzyczą. Dobra. Oho, jo, bandyci rozwykani. No jak widzicie, dużo, dużo, o wiele więcej jest aktywności pobocznych. Nawet jeśli one są takie głupie jak to, że pieniądze albo życie. No to, no to jednak jest to coś innego, nie? W jedynce nie było takich rzeczy. Mam tu brońkę zieloną i ryż był w skrzynce. Co tu za dźwięki? Mąka i jakieś buty. Co, zaklipuję te buty, bo nie mam żadnych. O nie, to bandyta uderzył mnie w głowę, bo salutowałem. O nie. Dasz radę mnie uratować? A, bo to tam leży. No, bo sam żule, nagle trójka przybiegła chyba, czy dwójka. Tak średnio chyba. Kurde. No wyjebanie. Co jest, wymusz odrodzenie, co to robi? No, że odrodzisz się po prostu, że nie chcesz być ratowany. No taki, dobra, widzicie, gramy na trudnym, pamiętajcie, dlatego są takie... To jest ciężkie, ciężkie. Ja jak się rzuca tymi nożami, bo zrobiłem 10 i nie wiem, jakimi rzucać. A, musisz się wybrać pod jedynką na kółku i kółkiem myszki. O kurde. Jak przytrzymasz je, to wtedy celujesz, więc można nawet tam nie sfejlować. O, no jak to rzeczy tego? Ty, pojemnik z inhibitorami jest, udawaj do mnie szybko, pa. Od razu pokażemy inhibitory, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. O, je. Patrzcie, wpadamy tutaj. Zapalamy latarę. I to, są tutaj inhibitory, czyli jedne z najważniejszych tych ulepszeń. Będzie samouczek czy nie? Zaraz zobaczymy. A, tylko jeden był niestety. Jakoś legendarna broń, wytrzymałe narzędzie, co jest? Apteczka wojskowa. No, jakieś tutaj... Podobną skrzynkę. Dobra, ja się uleczę. No, to ty... O, otworzyłeś skrzynkę, dobra. Co to jest? Morfina. Uuu, i jeszcze jakieś rękawice. Dobra, to teraz tego. Weź sobie, Kasperku, tam wejdź pod I i tam sobie załóż to, co dostałeś. A którym opowiem. Była latarka? T. To było T. No ta. Mamy... Ta jak latarka, co? Ma to sens. No w każdej grze jest T raczej, więc to... Nie jest nic nowego. Dobra, jakieś nowe rękawice mamy. Redukcja obrażeń od zarażonych, redukcja obrażeń, dobra, jest lekko lepsza, drugi poziom to założymy. I spójrzcie teraz na inhibitory, to jest w oczywiście umiejętnościach i na środku. Musimy mieć 3 inhibitory, żeby ulepszyć sobie życie maksymalne albo staminę. I to jest bardzo ważne, ponieważ jak widzicie, niektóre tutaj te umiejętności wymagają właśnie, na przykład wymaga tutaj 140 staminy. A żeby mieć więcej, no to muszę inhibitory zbierać, dlatego inhibitory są bardzo ważne, pamiętajcie. Zbierajcie. I tu jest ograniczona ich ilość oczywiście. 126 można maksymalnie. A, i każdy inhibitor zwiększa też waszą odporność. Pasywnie, po prostu. Więc zbierajcie inhibitory tylko ile się da. Nie wiem jeszcze tylko, czy inhibitory się odnawiają. Czy w tym miejscu już nigdy nie będzie inhibitora, czy może jeszcze kiedyś go znajdziemy. O kurde, żule tutaj znowu są. A, to mamy ich w dupie. Idziemy dalej. Mam jakiś młotek złoty. No, ja też zdobyłem jakiś tam złoty topór, dlatego no, będzie korzystane, będzie ulepszane na pewno. Tu jeszcze jakiś wojskowy samochodzik. Ma coś z tyłu? Pusto, ograbiony. A szkoda. Wabiki jakieś tu? No, włócznie też jest bardzo, bardzo fajna, potężna broń. Tutaj jakiś złom. Mogę jakieś wojskowe gówno, a to co to jest? Przeszukaj. Golden. Aha, no dobra, wyłazimy stąd. Tylko jak? Bo są wszędzie te kolczaste druty. O kurwa. To? Nie, to nie też. Tutaj trzeba, na to wskoczyć. Ale idziemy szybko do tego kościora zobaczyć, o co tam chodzi. Miejmy nadzieję, że Hakon się odezwie wreszcie z questem głównym, bo tak mówię, jeśli nie to, to nie wiem do czego. Rage quit. No dobra, ale teraz może, nie wiem, teraz jakoś wydaje mi się lepiej działa ta gierka. Więc może faktycznie im więcej tego, im więcej osób, może tym ten jest o wiele bardziej rozpieprzony. Koop. Strasznie smutne w takim razie.
Teraz jakoś nie ma i opóźnień jakiś, ani nic. Steven Seagal, dobra, spadamy sobie. Ile tam jeszcze? 70 metrów. No to zaraz będzie. Kurde, ciekawe to miasto, że praktycznie dużo tych budynków strasznie jest otwartych. Też takie, taki motyw. W jedynce nie było tego aż tak otwartości. Co tam, złapali cię chuje? Nie, lutowałem zwłoki, no i wyskoczył z tyłu zęb. Dobra, tu chyba się da. O właśnie. Tych bandytów tu też mnóstwo. Łupią co się da. O, i tu ma znajdź Marka, dostawcę wody. A, czyli trzeba go znaleźć, patrz. Jest tu to mieszkanko. Nie ma go tak od razu. Chyba. Co? Czyżby go gwałcili na dole? Chyba nie ma pieniędzy. Chyba nie, dobra, otwieramy drzwi. On na dole. Uuu, po jakie zejście. Też masz w bloku takie? No. Dobra, tylko właśnie, gdzie tu zejść? Jeszcze niżej gdzieś można, ale... Tutaj on jest, dobra, no to do niego zobaczymy, co to za żół. Halo? O, lodówę ci otworzę i siema. Pusto. On tu ma latarę UV, to ma całe mieszkanie, gościu. Ale pusto ma wszędzie. Kasperku, na dół jeszcze chyba nie. Okay. Tutaj było wejście do niego, on miał dziurę do swojego mieszkanka. A na dół zaraz można zobaczyć. Nie, to nie. No, o. Gdzie ty masz taki kontakt? O. Jest żul. No to pogadajmy sobie. O co chodzi z tą wodą? Świetnie, kolejny złodziej wody, samą porę. Złodziej wody. Jakby mało było tego, że zarażeni likwidują mi interes. Jaki dubbing. Sprzedajesz zatrutą wodę? O czym ty mówisz? No właśnie. Dobra, porozmawiajmy. O czym ty mówisz? Przyszedłeś mnie obrobić, tak? No jak? Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okej. Julian twierdzi inaczej. A słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Co? Skoro nie jesteś złodziejem, to może pomożesz mi z zarażonymi? O, na dole. No i widzisz, Kasper. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z turbami. Pomogę ci się ich pozbyć, a ty mi powiesz, jak było. Umowa stoi? Dobra, stoi. Stoi. No i zajebisty quest i podoba mi się, prosty. Jest quest, zagadka. Który ma questa w sobie. O właśnie. Zrobimy pewnie tego drugiego questa i gościu spierdoli. My mu oczyścimy, kurde, piwnica, on. O, zajebiście, dzięki, nara. Ale najpierw obrobimy mu całe, kurde, mieszkanie. O, się ucieszy chłopak. Chłopak, żul. Amen. Właśnie, jak ci zarażeni w ogóle tu weszli? Tego mieszkania, to też jest dobre pytanie. Ta złota broń, powiem ci, że robi robotę. No, dlatego nie bójcie się na pewno kupować lepszych broni, bo handlarze ogólnie mają zawsze praktycznie sprzedawać najlepsze bronie, tak było w samouczku, nie? Więc naprawdę, lepsza broń opłaca się, jeśli właśnie, nie wiem, denerwuje was to, że broń szybko się zużywa, że coś tam, że tak dalej, że słaba. Kupujcie po prostu lepszą broń, naprawdę to dużo zmienia. Zwłaszcza te legendarne, nie? One jest wytrzymała, ma 200 wytrzymałości zawsze ponad praktycznie. No i można ją ulepszyć jeszcze, dlatego no... Zmienia, to robi robotę, nie? No i troszeczkę inny to jest styl niż w Dying Light 1. Stłuczona butelka, można rzucić butlą, pałap. No wiem, zauważyłem. No, to są tak zwane opportunity weapons, które można tutaj... Aha, tu jest zamknięte. Trzeba gdzieś indziej wejść. Aha, no to wracamy do niego. No właśnie, chyba już wszystko, czy...
Nie widziałem tam już nic więcej. A to coś jest... Aha, zabezpie drzwi, trzeba patrz, przytrzymać drzwiczki. Żeby tego, żeby zamknąć ten pokój. No to już wiesz, skąd się wzięły zębiaki. No, ale musisz tu chyba zejść, bo ja nie mogę sam zamknąć drzwi. No co ty? No, są potrzebni wszyscy gracze. Okay. Jestem, na pomoc. Pewnie będę stał i patrzył po prostu. No bo jest zombiak i ja sam go nie odkopię mu głowy i teraz pa. Taka scena, żeby odkopać głowę zombiaka, pa. O nie, czego jedna ładnie... Jedna osoba to zrobiła. Yeah. Trzeba było mieć dwóch. O, ale pa. Jesteś bezpieczny. Super. To teraz, jak było z tą wodą? No. Czy Morgan Czekaj. Freeman kłamie? Czekaj. O, odpali UV? Yeah. Naprawdę jesteś jednym z tych pieprzniętych pielgrzymów. Pieprzniętych? Hejt na pielgrzymów? Już okej. Już. Pierwsze słyszę. Albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Ale akcent zajebisty. Pozytywnie pieprzniętym. Dobra, mów co z wodą. No. Mojej wodzie nic się dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jak umrze, to będzie na ciebie. Ach, szlak by to. Dobra. No, co jest? To był wypadek, rozumiesz? Nasrał tam. Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? Obawiają grochę do głównego garnika. Wodę. Miałem już dość. I zastawiłem na nich pułapkę. A... Zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu wiral. Zabiłem go. I skurwiel wpadł prosto do wanny. Fuck. Tyle wody się zmarnowało. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale ta woda nie miała nigdy trafić na bazar. Mocny plan. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. Dam ci całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Ja, tylko nikomu nie mów. Będzie po mnie. Teraz wybory. A co z Julianem? Obwinią za to Juliana, powieszą go. No. O, niego się nie martw. Julian to szuja, a szuja zawsze się wywinie. A jak nie, to będzie o jedną szuję mniej. To jak? Dogadamy się? Powiem tak, fajny ten rusek, ale gówno zrobił straszne. No i możesz zadecydować, Kacperku, możesz mi powiedzieć, jaką opcję byś wybrał. Ja bym powiedział, żeby powiedzieć mu prawdę. Czyli mówisz, że ruska wdupić, tak? Że... Znaczy, no wtedy wody nie będzie. Ale w sumie lepiej nie bez wody, niż kurwa z jakąś zatrutą. Kurde, tylko że go tyrali bandyci, dlatego to zrobił. No, jest trudny problem, Kacperku. A szuja? A szuja podobno, ale Murzyn też nam nic nie powiedział zbytnio. Żeby się obronić. Kurde, trudny wybór, widzowie. Pierwszy wybór. Niby taki mały, a taki trudny. Ja bym ruska wpieprzył. Ruska wpieprzyć? No bo to jego wina, no nie ma się co oszukiwać. No to on jebał w pierwszej kolejności, no fest. Jakoś najebany jeszcze sprzedał wodę, no... Nie wolno pić w pracy. To jest nauka na dziś, widzowie. Powiem im prawdę, no nie. Szczery, opowiedz na bazarze, o właśnie, co się stało. To był wypadek. Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby krople wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. No, to nie rusy. Pierdolić Juliana! Muszę ratować własną skórę! I ty też nic nikomu nie powiem. Co jest? No nie, i rusek najebany okazał się jeszcze tym. Fiut chce dać, co? No nie, Kacperku, co się stało? O! To jest boss, Marko. O kurde. No widzicie, to jest... Uuu, ma ciężkie ataki jakieś, ciężkie ataki. O, słyszysz, zmienił mu się dubbing na zwykłego bandytę. Polu, on atakuje, ty, położył cię. No jakby mi dwoma strzałami jest pół, cały zdrowy.
bo on ciężkie ataki ma, ale na trudnym chyba nie widać, że atakuje po ciężkiemu. Uuu, no jak tak on robi tak, to ciężki atak jest. Ale już pada. Już po tobie, butlą go może ty, oh fuck. Dawaj go jakimś, rzuć go cegłą. Zatruta butla na łeb. Uuu, ominął butlę. Zajebiste. Dawaj cegłą teraz. Cegła na łeb. Uuu, dostał. Ogłuszyło go to. Fajne. Dobra. Aiden, jak tam chłopaku? Bo używałeś życia. Zajebiście. Byłem tu, Judzie. Wiesz, najlepsze balety Mąka. Są zawsze w centrum. Jeden mąki. I to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. O, i Hakon się odezwał. Zajebisty odcinek, widzowie. Wszystko się udało. Woda została uratowana. Murzyn, Morgan Freeman. No dobra, no Morgan Freeman faktycznie był fajny. Jedyne wyjście. Dobra, chodź do drzwi. Musimy tu być razem. No, a Rusek? No to Rusek odjebał w pierwszej kolejności. No i był najebany. No to... To nie da się tak współpracować z ludźmi najebanymi. Znowu żul w opałach. Ile w ogóle to nagrywamy już? Zobaczmy. 26. No, trzeba będzie skończyć tutaj. O kurde, jeszcze zombie jak mnie tu... Ja, co jest? Zbugował się. Dobra, tutaj widzowie przerwiemy i w następnym mam nadzieję, że dokończymy już tą wodę i zobaczymy jak to będzie z kopą. A teraz się żegnam i hejo.